Dobra, możesz już. Spotykamy się na sesji. Spór o wartości, o tradycji i wartości. Ta sesja była od kilku lat przygotowywana. I zawsze była odsuwana, niezrealizowana. Tytuł i temat wymyślił Tchórzewski ze 3-4 lata temu. Dzisiaj... Odżegnuje się od tego. Dlatego, że tytuł jest bałamu? To wszystkich zmanipulowałeś i zbałamuciłeś. Trudno. Ale najpierw was powitam dzisiaj serdecznie, bo jest nas sporo. Jeszcze tam słyszę rozmowy w kuluarach, ale pewnie dotrą do osoby. I życzę dobrego słuchania, a później dyskusji. Ja osobiście jestem zdania, że ta sesja jest o tyle ciekawa, że ona się w stulecie odbywa naszej organizacji pisarskiej. Poza tym, czy rzeczywiście taki spór o tradycję dzisiaj i o te wartości estetyczne, etyczne trwa, nie wiem. Czytając poezję, uważam, że próbujemy ciągnąć naszą polską poezję i ona się, owszem, różni metaforyką, tematami, bo dzisiaj ten świat jest chyba bardziej skomplikowany niż przed laty. I teraz zapraszam jako pierwszego do stolika i niech nam powie, jak on to widzi. Pan Marek... Nie, ja potem. A ty jeszcze się nie obudziłeś? Obudziłem się, ale chcę posłuchać, co powiedzą. Bo jak ma być... Może Tchórzewskiego poprosił. Tak jest. Dobrze. No to bym miał. Ja mam tutaj przy tym stolisku. Wymyślam się, ale o co chodzi? To trzeba wybrać. Tytuł według zapowiedzi brzmi Spór o tradycję i wartość. Uważam, że to powinny być dwa oddzielne spory. Bo czym innym są wartości, a zwłaszcza taka konstrukcja jak wartości niezbywalne, czyli imponderabilia, a czym innym jest tradycja. No więc oddzielmy to w dwóch punktach. Odnieść się do tradycji. Popper w społeczeństwie otwartym i jego wrogach, Karl Popper, twierdzi we wstępie, bo dalej to jest, że jednym z wrogów społeczeństwa otwartego, czyli demokratycznego, jest tradycja. Ślepa. Ślepa tradycja, przywiązanie do niej. To mamy na przykład takich Amiszy, którzy jeżdżą furą, nie znają elektryczności, nie mają wodociągów. I to pokoj, tradycja łączy się z wyborem, prawda? A aksjologia łączy się z funkcją, tak mówiąc w sensie matematycznym. Więc to są dwie oddzielne sprawy. Tradycja może być wybrana albo odrzucona. Z tego po polsku istnieje takie piękne słowo puścizna. No to właściwie jest określenie tradycji. To, co zostało. Ale to, co zostało, może być odrzucone i może być przyjęte, prawda? I u nas też były różne tego typu
historii, na przykład w latach chyba 60. był spór o pewne tradycje, który znieczył Staszek Grochowiak, mówiąc, pisząc taki szkic: karabela zostanie na strychu. To znaczy, że nie będzie jakichś tam wojenek, sporów ostrych. Zajmiemy się pokojem. Karabela zostanie na strychu, nie musimy się bronić, nie musimy być tego. To jest jedna sprawa. Tradycje są również artystyczne, prawda? Ale na przykład bardzo ciekawy byłby to, co się w literaturze powojennej pojawiło po zjeździe szczecińskim, czyli po prolongacji socrealizmu. To zanik całkowity prądów i nagle się pojawiły pokolenia. Pokolenie tam współczesności, pokolenie Pryszczatych, pokolenie orientacji. Co to miało znaczyć, te pokolenia? Że na świecie, w Europie, od której byliśmy oddzieleni, były prądy artystyczne. I na przykład Cyrano jest tam później, poezja konkretna, taka, siaka, poezja szkoły nowojorskiej, były prądy. U nas starano się zakamuflować sytuację taką, że są jakieś prądy artystyczne, że się rozwija życie intelektualne i w zasadzie pokolenia to mali, ten podział pokoleniowy, każde pokolenie prawie tragiczne się ogłaszało się tragicznym. Ten podział pokoleniowy był nieco śmieszny, dlatego że tych pokoleń było więcej niż roczników. Przeciętnie się uważa, że kolejna generacja to jest co 25 lat z innym poglądem na świat. A tutaj było co 2, co 3 lata, prawda? I każde pokolenie, o dziwo, sprzeciwiało się w jakiś sposób, ale nie teoretycznie, sprzeciwiało się poprzednikom. Toczyło z nimi bój. No, to nie wiadomo o co, bo właściwie programów żadnych nie było, bo to z założenia było antyprogramowe. Tak to widzę całą sprawę tradycji. Zresztą, nawiązując do Iżykowskiego o plagiatowym charakterze literatury polskiej, a jest to bardzo zasadne stwierdzenie, to na przykład tak. Byliśmy kiedyś z Aldoną w Mediolanie na wystawie. W 1909 roku był proklamowany w Mediolanie właśnie futuryzm, tak, prawda? To jest. I ta wystawa uświadomiła tak, że w Rosji w 12 roku policzek Smakowi Publicznemu ukazał się. U nas futuryzm się pojawił po 18 roku i na przykład Bruno Jasiński pisał: pani w białym salonie, czyli ta pani to jest poezja, swoje wiersze czytają Iwaszkiewicz i Sztern. To jest dziwne, że początkowo Iwaszkiewicz się nawet nie sprzeciwiał temu, że on jest futurystą, tylko występował jako futurysta w pierwszych publicznych spotkaniach razem ze Szternem, razem z innymi ludźmi, którzy się ogłaszali futurystami, a futurystami nie byli. Te futuryzmy włoski najstarszy, rosyjski po nim i polski na ostatku dzieli no 9 lat. 1909, 1918 czy 19, jak się zaczynają, 10 lat dzieli te futuryzmy. W Polsce nigdy nie, dalszych innych nie było. Na przykład jest poezja konkretna, proklamowana, głoszona w Brazylii. No a jeż. I to w 1919
1952 roku, tak? Podchwycona przez pisarzy języka niemieckiego, głównie przez Austriaków w latach 60. W Polsce, na początku lat 60. w Polsce pojawia się poezja konkretna, Grześczak, Druszcz, dopiero pod koniec lat 60. Czyli mamy to duże zacofanie i uzasadniające tezy. Dzisiaj na przykład poezja konkretna nie istnieje u nas, nie istnieje. Zresztą mody się zmieniają, to jest moda artystyczna, prawda, taka czy siaka. Dzisiaj jest w zasadzie eklektyzm, panuje ten eklektyzm i to trudne. Teraz sprawa aksjologii, aksjologia jest też funkcją wyboru, ale nie ma tego odrzucenia. I tutaj są różne. Aksjologia, czyli ogólna teoria wartości. Są różne wartości, prawda? Bardzo trudną konstrukcją są tak zwane imponderabilia. Imponderabilia, czyli wartości niezbywalne. Czy takie istnieją? Na pewno tak. I można by na przykład poszanowanie jednostki w systemie demokratycznym. To jest pewne imponderabilium. Czy też są inne wartości? Nie mówimy tylko o wartościach artystycznych w aksjologii, ale o takich wartościach jak pieniądz, prawda? To też jest wartość. O takich wartościach jak sztuka, to oczywiście. O takich wartościach jak pewien kanon nauki, oddzielnie humanistyczne i oddzielnie nauk matematyczno-przyrodniczych. I to wszystko razem tworzy aksjologię. Największą właśnie pracę z dziedziny aksjologii w 2002 roku pan Wolniewicz, profesor Wolniewicz, który zaczął właśnie napisał wielki artykuł. Drugim świetnym aksjologiem, pomijając Szlika, ale Szlik to jest oddzielna sprawa. Szlik to jest, skoncentrował się na wartościach moralnych, prawda? Tak samo jak u nas później Ossowska, na wartościach moralnych, a przecież istnieją też różne, jak wspomniałem, wartości. I pomijając Szlika, to właśnie Wolniewicz, czy taki Fin, którego nazwiska nie podejmuje się wymówić, żeby nie naruszył harmonii wokalicznej, to są właściwie wielkimi przedstawicielami dzisiaj już zapomnianej aksjologii. I tak to widzę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Andrzej, uważaj. Robię dobrze. Może teraz poprosimy panie prezesie. Czy jeszcze nie mam się z kim spierać. No. Aha, to może poprosimy Andrzeja. Andrzej Włosiewicz. Działa mikrofon, ja też chyba jestem słyszalny dobrze. Nie tak blisko, bo dudu. Ja też chyba jestem dobrze słyszalny bez mikrofonu. Ja chciałem najpierw do dwóch spraw się odnieść, bo Antona powiedziała, że temat od kilku lat miał być. Chciałem zdementować rzeczywiście, żebyście się Państwo nie przestraszyli. My przez te kilka lat nie przygotowywaliśmy się do tego tematu i to nie dlatego były te opóźnienia. Powtórę, zanim Adana powiedziała, kto temat wymyślił, wspólną tradycję i wartości poezji, to tutaj wcześniej rozmawiałem, jak się okazuje, z autorem tematu i miałem pewne wątpliwości, kto to wymyślił i o co mu chodziło, więc temat jest dosyć śliski, jak Państwo widzicie. To znaczy, ja tak naprawdę mam kłopot taki, bo ja sobie zadaję, jak słyszę ten temat, jakie są wspólne wartości i o tradycję i wartości poezji dzisiaj, to ja mam
kłopot, o ile mogę sobie jeszcze wyobrazić, spór o wartości, zaraz o tym powiem, no to o tą tradycję, to dzisiaj, to mam pewien kłopot, obserwując, czy my się w ogóle spieramy. I to, o czym będę chciał powiedzieć, to właściwie taki mój ogląd sytuacji z ostatnich, powiedzmy, ostatnich kilkunastu lat. Bo ja właściwie nie bardzo dostrzegam w tych ostatnich kilkunastu latach, powiedzmy 20, gdzie jest ten, czy w ogóle się ten spór o wartości toczy. Przecież jak mówię tu, że nie dostrzegam, no to jest taki kłopot z tym moim dostrzegaczem, dostrzeganiem. Ja tu dwie uwagi. Po pierwsze do siebie jako dostrzegacza, że ja mogę, to jak najbardziej biorę pod uwagę, coś przeoczyć, to jedna sprawa, a druga, już momencie, muszę sobie przypomnieć. A druga oczywiście, że ja oczywiście mogę coś przeoczyć, natomiast proszę Państwa, jak ja myślę o sporze, no to ten spór musi się gdzieś wyartykułować. Jak myślę o sporze politycznym, to on się artykułuje poprzez instytucje polityczne, przestrzeń społeczną. Myślę o sporze sportowym, gdzie jestem fanem sportu, są boiska, stadiony. Jak myślę o sporach intelektualnych, no to oczywiście gdzieś tam się wspieramy, nawet tą przestrzenią artykulacji sporu jest, są nasze rodziny, stoliki kawiarniane, też ta przestrzeń publiczna, media wspierające się również na te tematy. Natomiast jak spytam siebie, a gdzie się artykułuje w tej chwili spór o poezję? Nigdzie. Możecie? Nie wiem, czy ktoś może mi z Państwa powiedzieć. Ja dla zobrazowania sobie znalazłem, nie ma chyba Jurka Jankowskiego, ale to jest takie nad wyraz pismo literackie, egzemplarz z 2004 roku. Bardzo mi się to podoba, bo to jest, proszę Państwa, tak. Poezja, komu to potrzebne? Lista tych, którym to potrzebne, na stronie 21. To jest strona 20. Tu jest 21. Czyli się tak symbolicznie o tym mówi, ale ja mam naprawdę kłopoty, jak mówimy o sporze, o tradycję w poezji, że on właściwie teraz nie ma przestrzeni, gdzie mógłby się wyartykułować. Tu mówię o jakimś piśmie z 2004 roku. Ja mam takie doświadczenia własne od 2000, a ostatnim miejscem tak naprawdę, które ja dostrzegam artykulacji sporu, to w 2012, 8 lat temu, była konferencja w Poznaniu, która dotyczyła, pamiętam, które ja byłem, która dotyczyła tak naprawdę nawet nie samego sporu o tradycję, bo tam na ogół się spór dotyczył tego, czy akademicy mają jeszcze dużo do powiedzenia na temat poezji, czy poeci i poezja w ogóle tych akademików już nie potrzebuje i to w ogóle się te tory rozjechały, czyli raczej to był taki wewnątrzśrodowiskowy spór między akademią, środowiskiem poetyckim i ewentualnie jeszcze środowiskiem krytyczno-literackim w jakimś tam zanoczu. To był 2012. Ślady tej konferencji Państwo znajdziecie w pierwszym i trzecim chyba numerze miesięcznika Odra z 2013 roku. To jest moje doświadczenie. Później miałem okazję od 2012 do 2016 przez 4 lata tu po sąsiedzku na polonistyce siedzieć na studiach doktoranckich na polonistyce. Nie ma Andrzeja Zieniewicza, profesora Andrzeja Zieniewicza. I też siedziałem tam przez 4 lata. I ja mówię, to moje dostrzeganie jest ograniczone, bo to ja patrzę, ale próbowałem tam jakąś tą przestrzeń ogarnąć, ona różnych rzeczy dotyczyła. Ale na pewno nie sporu, ani o tradycję, ani nawet o poezję. Jak ja prowadziłem, będąc na trzecim czy czwartym roku tych studiów, zajęcia ze studentami ze studiów magisterskich na polonistyce i wymyśliłem jakiś temat, poezja tam koniec XX wieku, początki XXI, to taki ewenement, gdzieś tam mam ślady tylko, że to zaistniało. Nawet na samej polonistyce zainteresowanie poezją, to takie było marginalne. Więc to jest mój jak gdyby kłopot, kiedy ja siebie pytam dzisiaj, co to znaczy spór o tradycję w poezji i wartości. Wiem, że oczywiście o wartościach ja mogę mówić, bo z wartościami jest dla mnie jest łatwiej, to znaczy, ale też oczywiście, proszę Państwa, nie dostrzegam żadnego sporu. Ja mogę wymieniać
poetów, którzy przekazują nam jakieś wartości. One się jakoś tam pewnie od lewa do prawa wachlarz tych wartości takich, które można ze sobą zderzyć, byłby tutaj dosyć pokaźnie. Natomiast one de facto się nijak nie zderzają. No, wszystkie nasze utarczki bieżące są raczej utarczkami takimi między X-em a Y-em, ale coś, co można by było nazwać sporem o wartości, jest dla mnie jak gdyby kłopotliwe. To mówię o swoim, bo ja naprawdę nad tym zastanawiałem się, może nie tyle lat, jak ona to mówiła, kiedy żeśmy też próbowali ten temat tutaj wrzucić. I mam z tym kłopot. To znaczy, o samych wartościach to ja oczywiście mogę mówić, ale nie będę tutaj Państwa zanudzał, bo to pewnie w dyskusji wyjdzie. Bo powiem tak, mam tu różne, przygotowałem sobie różne fragmenty, ale jeżeli mówię o wartościach, to nawet bym powiedział, na tym skończę tą swoją wypowiedź, będziecie mieli więcej czasu. To zawsze jak myślę o tym, co my poeci gadamy do siebie, do publiczności, to przychodzi mi do głowy wiersz Andrzeja Schmidta, którego do wiersza nawet użyłem swojej 100 lat temu pracy magisterskiej. Ten wiersz ma taki krótki tytuł, Ta struna. Ja go pamiętam do dzisiaj, zaraz Państwu go przytoczę. Ta struna. I to jest, Andrzej Schmidt tam pisze, nie wiem, nikt nie wie, kiedy się pisze dobry, kiedy zły wiersz. Ale zawsze, kiedy piszę, prowadzi mnie ta struna, której nie wolno mi zaprzeczyć, o której wie każdy porządny poeta, co nie kłamie. Rzecz dotyczy nie tylko poezji. Tu cudzysłów zamykam, koniec wiersza. Ja oczywiście mam poczucie, możemy o wartościach rozmawiać, że ja w swoim czytaniu tego, co czytam, wydaje mi się, że jakoś tam tą wrażliwością reaguje i wyłapuje, czy ta struna w tych wierszach brzmi, czy one są nawet doskonale skonstruowane, ale takie puste, bo potrafimy każdy napisać w miarę sprawnie, nawet błyskotliwy wiersz, za którym niewiele stoi, czyli nie ma tej struny, która w nas zadźwięczała. Ale to jak mówię, to tu możemy dalej już coś tam pokazywać. A podam jeszcze przykład, jak mówiłem o tej polonistyce, podam przykład, jeśli mówimy o spór o tradycję. Raczej ja mam takie poczucie różnych białych plam czy dziur. Zupełnie dla mnie było jako buchę po głowie dostałem, kiedy na tychże studiach, na jakiejś sesji na polonistyce zrobiłem referat o Ratoniu. Studenci, ale tam było dużo, iluś tam literaturoznawców, i oni pierwszy raz w 2000, którymś tam roku, 2012-16 słyszeli o Ratoniu. No to pokazuje, to tylko argument, że jak ja mówię, że ja mam kłopoty z tym postrzeganiem czegoś, bo mogę przeoczyć, to że mnie wszyscy przeoczają. I trudno mi rozmawiać o tradycji, jak ja mam dziury, jak się okazuje, że zawodowi literaturoznawcy mają dziury i nie słyszymy to, co być może najważniejsze. Nie ma, ja nie widzę. Ja nie widzę tej przestrzeni do sporu, który by wybrzmiał, do sporu o tradycję w literaturze i do sporu o wartości. My oczywiście możemy się zbierać, jak tam odczytać teraz Herberta czy coś, czy kogoś innego, ale te spory są takie nasze spórki, dyskusje, jak mówię, stolikowe. To tyle, ja dziękuję. Nie. Nie zbierać na razie. To znaczy, czy to jest, czy prezes się z nami zgadza, bo to poprosimy na piśmie zamieszenia. Proszę. Dobra, ja pomarzę, tak? Tak. Dobrze. Proszę Państwa. Zaraz, Marek miał być na końcu. Nie, pan już niecierpliwy. Nie, bo przez pożą tradycję mamy tutaj bardzo fajną rzecz pokazaną. Pan prezes chce się spierać z młodymi. Aldonka zgodnie z tradycją idzie według wieków, autorytetu i starszeństwa. To jest bardzo piękny przykład, że wywołałem Sofię Marka jako pierwszego, drugiego i trzeciego. A pan prezes mówi, ja mam wiedzę, chcę się z kimś spierać, ale muszę wiedzieć z kim. I teraz mamy pytanie, czy honorujemy tradycję starszeństwa i autorytetu, jak chce Aldonka? Oczywiście. Czy też nie? Dlatego, Marku, oddajemy ci głos.
Ale kto mi oddaje głos? Ty czy Aldona? Aldona. Tylko po tradycji nastąpił tutaj na pokazanie. Zachowaj tradycję. Niekoniecznie. Drodzy, jeśli przeczytaliście, a pewnie nie przeczytaliście, mój wstęp do antologii 49. Warszawskiej Jesieni Poezji, to może zauważyliście, że w tej antologii, w tej części klasycznej, nie ma wierszy takich tuzów polskiej poezji, takich asów, jak Turbin, jak Gałczyński, jak Broniewski, prawda, i tak dalej, nie. Bruno Jasiński. Tym wyborem kierowało między innymi to, że prawa autorskie tych autorów jeszcze nie wygasły. Natomiast są autorzy, których prawa autorskie wygasły. Jak wiecie, prawa autorskie obowiązują do 70 roku po śmierci. Ale wybierałem te wiersze również dlatego, żeby pokazać, że poezja polska jest bogata nie tylko tymi nazwiskami, prawda, które wyżej wymieniłem, nie tylko Miłoszem, nie tylko Szymborską, nie tylko Różewiczem, prawda, że istnieje cała rzesza poetów, o których prawie zapomnieliśmy, a jednak są oni wielcy. O niektórych z tych poetów myślimy sobie, a gdzieś to tam było w zamierzchu i przeszłości, a przecież oni żyli i tworzyli nie tak dawno. Przypomnę, że Kasprowicz zmarł w roku 1926, że Tettmajer zmarł w czasie wojny, czyli jeszcze w tym okresie międzywojnia oni działali, tworzyli, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, że narodził się Skamander z tą wspaniałą piątką Skamandrytów. Lechoń, Wierzyński, Tubin, Smoliński i Waszkiewicz. Tych największych poetów. A potem jeszcze Jasnorzecka, Pobrzykowska i różni inni. W roku 1930 jedna z gazet warszawskich, ale Gazeta Ogólnopolska, ogłosiła konkurs na najlepszy wiersz, który powstał w okresie niepodległej, odzyskanej Polski. Wiersz wygrał ten plebiscyt bezapelacyjnie Wiesław Mirski wygrał wierszem pod tytułem Ojczyzna. Ja ten wiersz wygrzebałem. Kto zna z Państwa nazwisko Wiesława Mirskiego? Ja znam, bo czytałem wstęp do antologii w wydaniu. Zobacz, jeden się zgłasza. Otóż wiersz nazywa się Ojczyzna. Jest nieznośnie patetyczny i po prostu upiornie grabomański. Pełnym głosem mówili ci poeci, o których wspominałem, prawda? Chociażby Skamandrycz. Jakiś Mirski, prawda, został uznany przez publiczność czytającą najlepszym poetą w ciągu kilkunastu lat międzywojennych. Tak. Wartość. Jaka wartość? Kiedy ona znaczyła tę wartość? Dla kogo ona coś znaczyła? Nie wiadomo. Parę lat temu w Muzeum Wsi Polskiej w Warszawie była jakaś rocznica Reymonta. Ja tam zostałem zaproszony jako laureat nagrody Reymonta w którymś tam roku. I występowała na świeżym powietrzu, na takim pięknym dziedzińcu, na Mokotowie, aktorka, nie wymienię nazwiska, ale dobra aktorka. I ona z pamięci, nie czytała, tylko recytowała z pamięci pewien fragment Chłopu. Ten fragment jest taki, że jest wiosna, bujna, taka radosna, prawda, taka dynamiczna, taka rodząca wszystko. I jagna idzie przez pole, idzie przez jakieś krzewy i tak ją prze, tak ją rozpiera. Tak by się wytarzała, tak by to... I ta dobra aktorka jeszcze podnosiła ten tekst.
Słuchajcie, nie wspierajmy się. No, Raymond, Nobel, chłopie, ale to czysta grafomania. Ten fragment jest czystą grafomanią. Wtedy, kiedy Nobla dostawał Raymond w 1924 roku, pisał językiem tamtych czasów. W tej chwili jest to po prostu grafomania. Powiedzmy sobie jeszcze. Nie da się złego słowa powiedzieć o Zbigniewie Herbercie, który jest poetą wielkim. Tylko czasami sobie w cichości ducha zadaję pytanie, czy można uznać za wielkiego poetę kogoś, kto nie napisał ani jednego wiersza miłosnego? Znajdźcie mi Państwo jeden liryk miłosny Zbigniewa Herberta. Czy naprawdę poeta ma prawo do moralizowania, do określenia, jaki powinien być świat, jaki powinien być człowiek, prawda? Kto poecie dał takie prawo? Kto dał takie prawo? I dlaczego poeta nie pisze wierszy miłosnych, a mimo to uważa się za wielkiego? Mój przyjaciel i przyjaciel wielu z nas, Krzysztof Gąsiorowski, przez całe swoje życie kłócił się z Różewiczem. Chociaż Różewicz o tym nie wiedział. Może tam dochodziły do niego jakieś tam obrazy. Kłócił się z Różewiczem i nazywał Różewicza wspaniałym mordercą polskiej poezji. Mordercą, ale wspaniałym mordercą. I Gąsiorowski nienawidził Różewicza, ale nie mógł żyć bez Różewicza. Wartości. Jakie wartości? Kiedy Krzysztof Gąsiorowski po takim okresie, kiedy go całkowicie wykreślono z literatury, kiedy nie było o nim słychać, w ogóle nie mówiło się o Gąsiorowskim, wydrukował po śmierci Czesława Miłosza w Gazecie Wyborczej wiersz pod tytułem Odszedł Pan. W Gazecie Wyborczej, która wtedy szła nakładem półmilionowym, pokazał się Gąsiorowski. I zapytano, ktoś mnie zapytał, to Gąsiorowski jeszcze żyje? No tak, jak go nie wymieniano go, nie publikowano, prawda, to wszyscy myśleli, że umarł. Co zostało z Gąsiorowskiego? A propos wartości. Andrzej tutaj mówił o pokoleniach. To bardzo zagadkowa sprawa, bo pokolenie współczesności i orientacja poetycka hybrydy to jest różnica kilku lat. Ale poza nielicznymi przypadkami, takimi jak przyjaźń Zbyszka Jerzyny z orientacji hybrydy ze Staszkiem Brochowiakiem ze współczesności, to było coś rzadkiego. Otóż ci nasi koledzy, starsi o 3 czy 4 lata, to byli dla nas wielcy. Sieraka była ogromna. Staszek Brochowiak po opublikowaniu chyba 4 tomiku wierszy był powszechnie znanym polskim poetą. I kiedyś udzielał wywiadu jakiejś bardzo mądrej redaktorce. No i ona go zapytała pod koniec wywiadu, kogo on uważa za największego współczesnego poety polskiego. Tasio Brochowiak się zamyślił i powiedział, no jest nas kilku. O czym chciałem jeszcze powiedzieć. Gąsiorowskiego. Gąsiorowski, zawsze to powtarzam, kiedy poesi czytam wiersze nadsyłane na różne konkursy, czy biorąc udział w jakichś tam wieczorach poezji, kiedy słyszę o poeta
poety, poety, który rozstrzyga sprawy świata, prawda? Sprawy historii, sprawy narodu, sprawy społeczeństwa. I w ogóle no, zajmuje się takimi fundamentalnymi pytaniami. To sobie myślę, a jakie ty masz człowieku prawo rozsądzać tak? Przypomnij sobie słowa Gąsiorowskiego, który zadał pan fundamentalne pytanie. Z czego jest zrobiona rzodkiewka? Może tym się zajmijmy. Muszą nie być poetą, nie być bokserem, to jest nie być wcale ryczącej publiczności, bo skąpiłaś nam 12 osób, jest na sali, już czas, żebyśmy zaczynali, muzą. I tak dalej. W pierwszym rządku staruszek słodko sobie śni, że mu żona staruszka wstała z grobu i upiecze staruszkowi placek ze śliwkami. Z ogniem, ale niewielkim, bo się placek spali, zaczynamy czytanie muzą. To pani Wisława Szymborska, która zdawała sobie sprawę, czego, ile znaczy poezja, a jednocześnie miała wielką nadzieję. I pisała te wiersze z ogniem, ale niewielkim, bo się placek spali. Prosimy tego, kto się płci tam ze tobą. Zbiera się. Nie kłócę się z panem sobą. Ja się będę kłócił z Markiem i jego wypowiedziami. Tak, właśnie w ogóle z nimi nie zgadzam. Czekaj. Poczekaj, żeby usłyszał, bo to nie sobie. To nie. Będzie nagrany. Siadaj tam. No, no ale to zuboży, bo on teraz mógłby to odpowiedzieć publicznie, nie? Nagranie to też. Ale to nie o to chodzi się w kłóceniu się, nie? No o to pewnie. Żartuję przecież. Są inne tezy, chcielibyśmy je usłyszeć, a nie po nagraniu. Potem to będzie już tak dla pan wiedzieć. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że moje wystąpienie poprzedziło bardzo ciekawe wystąpienie pana prezesa Marka. Dlatego, wiesz, pan prezes zademonstrował w swoim wykładzie wszystko to, z czym się nie zgadza współczesny młody piszący człowiek i poeta. A to? Chwileczkę, podłączcie, że będę kontynuował swoją myśl. Właśnie będę słyszała, nie zgadza się każdy. Tak, każdy, prawie każdy współczesny młody poeta debiutujący po roku 1990. Czym mamy? Na początku zastanawiałem się też, czy odpowiadać Andrzejowi tutaj, który mówi, że nie istnieją jakieś pola do sporu o wartości o tradycji w literaturze, gdyż całkiem niedawno nawet i w ciągu ostatnich lat mam całe książki, kilka książek do mnie przyszło, w którym właśnie młodzi krytycy i poeci odnosili się do sporu, do tego, czym jest poezja współczesna dzisiaj, jak jest postrzegana. Muszę tutaj powiedzieć, że młode pokolenie, o czym Państwo nie wiedzą, ale może warto o tym powiedzieć, już wykształciło sobie grupę młodych krytyków, którzy asystują młodej poezji, są oni bardzo aktywni w różnych czasopismach wirtualnych i wydają również książki krytyczne. Na przykład wspomnę tutaj o rzeczy o krytyce poezji, bardzo omawianej książce, i myślałem, że Andrzej znam Pawła Kozioła, Przerwana sprawa. Rzecz dotyczy tradycji poezji, co się wydarzyło po roku 2000 w naszej literaturze. Książka 400 prawie stron, bardzo ciekawych tez, bardzo ciekawych analiz. Ukazały się też książki Igora Stokpiszewskiego, osoby, która była krytyką, który wyraźnie krytykował zarówno barbarzyńców, klasycystów, jak i później neolingwistów warszawskich, chociaż był ich krytykiem towarzyszącym. W roku 2005 ukazała się bardzo ważna książka Gruba zabić gada. Autorem jest Maria Cyranowicz, Joanna Miller, Michał Kasprzak i paru innych krytyków, którzy ogłosili najpierw w roku 2000 słynny manifest poezji neolingwistycznej. Potem, kiedy zobaczyli, że młodzi ich naśladują, zaczęli do nich nawiązywać, ogłosili koniec poezji neolingwistycznej i jej tradycji
na wydanym 2005 roku 600-stronicową taką cegłę pod tytułem Zabić gada, gdzie się odnosili zarówno do poezji Noli Wstycznej, jak i jej tradycji, którą oni negowali i z którą się nie zgadzali. Także wbrew pozorom istnieje spora literatura na ten temat i wydaje mi się, tą literaturę chciałem pominąć, gdyż uważałem, że ona jest nieistotna. Przepraszam, ale ja od razu wejdę w słowo. Wydanie książek, czy Państwo słyszeliście te tytuły? Wydanie książek w momencie, tak samo jak tomików poetyckich, w momencie, kiedy się samemu praktycznie można wydać. Jak gdyby ja pytam o tą przestrzeń, gdzie jest odźwięk, gdzie jest... Bo to, że autor wydał i tomik poetycki, i w mediach pod tytułem internet są blogi, gdzie się ludzie spierają, to dla mnie jest oczywiste, natomiast nie jest to dla mnie tak, jak mówię. Jest czasopismo Nowa Krytyka Polska, jest krytyka polityczna i jest sporo czasem, które się dosyć regularnie ukazuje. Ale to już tak zupełnie na marginesie. Ja od czasu do czasu to czytam i dlatego pomyślałem sobie, że mnie słowa krytyków nie interesują, interesują mnie sami poeci. W związku z powyższym zwróciłem się do moich przyjaciół, poetów piszących, już uznanych, którzy są, których cenię zarówno wiersze, jak i myśli i wypowiedzi publiczne, z następującym takim mailem. Momencik. Tu się tutaj pogubiłem. W którym po prostu poprosiłem, że mam w piątek przygotować wykład na temat sporu o wartości i tradycje poezji. Zwracam się do Was jako do osoby piszących. Czy według Was coś takiego istnieje? Proszę? To znaczy, ja tak przeczytałem zapisanie z programu, więc potraktowałem. W związku z tym proszę ich o ich osobiste wypowiedzi z prawem do zacytowania oraz o propozycje wierszy, które ewentualnie nawiązują do tradycji i ewentualnie są w sporze z jakimiś wartościami. I muszę powiedzieć, że młodzi piszący, młodzi trochę starsi odpowiedzieli na to bardzo entuzjastycznie, dlatego też nie tylko przysłali mi wypowiedzi, ale przysłali mi również wiersze z prawami do cytowania i sprawami do ich wykorzystania w ewentualnym artykule, gdybym chciał to wykorzystać. Na bazie lektury tych wypowiedzi doszedłem do wniosku, że klucz naszego tutaj sporu jest, w jaki sposób my rozumiemy wiersz i poezję współczesną. I jednoznacznie wszyscy zwracają uwagę, zarówno jest jakby poza sporem, przed rokiem 90, jak i teraz, że wiersz jest cały czas rodzajem komunikatu twórczego skierowanego do czytelnika i do słuchacza. I jak każdy komunikat, odmawiając wartości oraz tradycje, musimy zwrócić uwagę na trzy elementy tego komunikatu. Pierwszy to jest wiarygodność nadawcy. Mianowicie wierzymy tylko takiemu wierszowi, takim tekstom, których autorzy są wiarygodni. Czyli tu jest jakby będzie pierwszy spór o tradycję i o wartości. Jeżeli mamy negatywnego autora, i tutaj proszę sobie wyobrazić przykład jako niewiarygodnego autora wierszy pan Zbigniew Herbert. Tak właśnie może to Państwa zdziwić. Młody poeta... Co to znaczy wiarygodność? Pozwolisz, Andrzeju, że będę dokończył. Młody poeta łuski, zresztą w tej chwili o znanym już nazwisku, powiedział, że kiedy na początku lat 90. Powiedział, że zna i ceni wiersze poeta na jakimś takim publicznym wystąpieniu, gdzie też się spierano o tradycję, o poezję współczesną, co warto brać, a co nie warto, został zakrzyczany i o mało nie został pobity. Zarzutem w stosunku do, jak on może cytować Herberta, był brak wiarygodności jego jako autora. Mianowicie Herbert jako poeta apoliński, klasycystyczny, swoją postawą, to zwłaszcza podnosili
autorzy z naszej wielkiej organizacji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, i Państwo też pewnie znają te artykuły w gazecie Wyborcze się ukazywały, jak i w innych czasopismach, nie spełniał kryterium wiarygodnego źródła. Mianowicie pisał, owszem, piękne wiersze, ale korzystał z pomocy państwa i był jakby pupilkiem tamtego systemu. Było to wystarczające dla dyskwalifikacji po całej twórczości Zbigniewa Herberta. I tutaj o dziwo, w tej samej jakby linii, kiedy ja na początku lat 90. napisałem swój wiersz, to zresztą niedawno został przytoczony w takiej sesji Waszkiewiczowskiej o Jarosławie Waszkiewiczu Fontana dla Skamandra, gdzie napisałem, że jest to przeżyta w plamach rdzy, rozlewam się w koło przy rybim stawie, spładzona kaprysem przegnanego dziedzica, tą obfitością wody i nieodpowiedzialność blukającej gwiazdy. To w roku 90, kiedy ukazał się mój ten wiersz, go zaprezentowałem po raz pierwszy publicznie, Jan Wittan, jeszcze wtedy żyjący, wystąpił oburzony. Jak można o twórczości... Czas. Dobrze, to już w takim razie skończę i zakończę konspektem później. Więc przejdę tylko do samego nadawcy. Jak można o Iwaszkiewiczu, o jego twórczości pisać, że jest przegnany dziewic, a fontanna jest zardzewiała i nie wnosi nic nowego. Wiersz ten o mało nie stał się powodem, że nie ukazał się mój debiut poetycki w związku ze Staromiejskim Domu Kultury, jednego mniej. Na szczęście został przekonany Janek Witan przez innych krytyków, że jeżeli poeta się upiera, że bez tego wiersza książka się nie ukaże, to może zaufajmy poecie i pozwólmy ją opublikować. Teraz ta wiarygodność. Obecnie, po roku 2000, jest to już nieistotne. A teraz, ponieważ się mój czas minął, przeczytam konspekt wykładu na dzień dzisiejszy. Spór o tradycję i wartości we współczesnej poezji, co miało być powodem. Prowadzenie do wykładu, wiersz jako rodzaj komunikatu twórczego, skierowanego do czytelnika i słuchacza. Omówienie materiału źródeł, wypowiedzi Norwida, Iwaszkiewicza i Przybosia. To jest tak zwana poezja pisana dla potomnego słuchacza i późnego wnuka, czego teraz nie ma, bo mamy poezję aktualną. Następnie autor jako nadawca komunikatu poetycznego. Tradycja przed rokiem 1990. Wiarygodność autora i poezji, postrzegana przez kryterium jego przeżyć i poglądów głoszonych publicznie. Następnie autor zbiorowy. Jest to tak zwana poezja portalowa, kiedy już nie można mówić o wiarygodności autora, ponieważ praca jest pracą warsztatową oraz pracą na portalach. Autor cyfrowy, czyli tak zwane systemy komputerowe, które tworzą współczesną poezję, tomiki już przygotowywane i wiersze pisane w ramach systemów komputerowych i systemowych. Autor poezji konkursowej, jako niewiarygodny w swoich treściach, dlatego gdyż wiersz pisany na konkurs nie jest poparty jego życiem bezpośrednim. To były przykłady innych, to były przykłady osoby, które inaczej zachowują się i pisanie wierszy pod konkurs. Nie miałem możliwości tego opowiedzenia, dlatego to jest tylko projekt konspektu, dlatego czytam. Następnie tradycje i wartości poezji współczesnej, wiersz jako komunikat. I tu jest odnoszenie do formy i do treści, czyli wiersz apoliński i dioryzyński, nawiązania. Wiersz konkursowy, wiersz zaangażowany i aktualny publicznie przed i po roku 1990 i wiersze ograniczone tylko do prezentacji i cenione w środowiskach, zamkniętych środowiskach twórczych. I ostatni punkt, poezja i jej adresat. I to jest najważniejsza taka część. I tuż mamy duży spór o tradycji, który się zmienił. Mianowicie mamy tak zwaną tradycję norwidowskiego późnego wnuka, poezję regionalną i obyczajową, poezję określoną, okolicznościową oraz poezję dla określonych odbiorców w ramach zamkniętych środowisk twórczych. Tak, dziękuję, czas minął, ale 20 minut. Dziękuję bardzo. Ja mam jedną uwagę. Myślę, że dyskusja tutaj byłaby na miejscu, bo... No dobrze, ja mam jedną uwagę taką porządkującą trochę, oczywiście taką oto, że jak tam Zbyszek przytaczał tego, bez nazwiska, łódzkiego
młodego poeta, czyli przed 50 pewnie, które o Herbercie tak mówił, że jest niewiarygodny. To pomijając, przepraszam, pozwól Andrzeju, że ja skończę. To pomijając jakby mój, nie będę teraz tego rozwijał, mój sam osobisty stosunek do Herberta, do różnych etapów jego twórczości, to powiem, że tak, że taka figura, kiedy się mówi o kimkolwiek albo o Herbercie, że on jest niewiarygodny, bo wtedy właśnie, no nie wiem, tam było takie państwo, jakie było, to mi przypomina ten model, jakbym ja, fan sportowy, chciał teraz odebrać medale Kadrze Górskiego, bo ona też w niewiarygodnych, w cudzysłowie, czasach zdobyła te medale, więc to jest, ja rozumiem oczywiście młodych, bo oni też się doczekają tych, którzy im powiedzą za 30 lat, że są niewiarygodni, to, więc to mnie za bardzo nie rusza, tylko chciałem zwrócić uwagę, że ten sposób argumentacji jest zgodny z rzeczywistością, natomiast niczego nie wnosi. No ja można to zaakceptować jako pewien stan faktyczny. Ludzie się tak zachowują wobec poprzedników. Można adwocem tutaj dwa. Przede wszystkim jest taka sprawa, że nadużywamy głównego kwantyfikatora. Dlatego zareagowałem na to każdy, nie zbyszek z niej, teraz tak, każdy. Tutaj była sprawa, jestem autorem pierwszej recenzji z pierwszego tomu Struny Światła. I teraz tak, jak się podział na te pokolenia, fatalnie, powiedziałem, że krył on to, że nie ma myśli literackiej, poetyckiej, filozoficznej. Kamuflował. Ale jak Herbert korzystał, co to za zarzut, korzystał z pomocy państwa. Pytam, jakiego państwa? Herbert przeważnie bawił za granicą i miał zagraniczne stypendia, dlatego że był poetą dość uniwersalnym i łatwym do tłumaczenia. Prawda? A natomiast nie korzystał z pomocy państwa ludowego. Bardzo często Herbert jeszcze w okresie Paksowskim, kiedy on zabłysnął w tej antologii w każdej chwili wybierać muszę, bardzo często było tak, że on naśladował te francuskie, angielskie sformułowania poezji retorycznej. A jednocześnie ja byłem w latach chyba 50. czy 60., na początku tego, kiedy Herbert wyraźnie, zupełnie mówił rzeczy niepopularne wtedy. Przeciwko socrealizmowi, przeciwko temu, co się działo. No więc co to znaczy wiarygodność? Kto ocenia tą wiarygodność? No młody poeta. Proszę wskazać sędziego. No ja nie jestem dzisiaj i nigdy nie byłem, że byłem autorem pierwszej recenzji. Herbert przede wszystkim był od początku do końca poetą konsekwentnym w swoim rozwoju. I to może im podobać. Dobrze. Króciutka odpowiedź. Krótka twoja odpowiedź, a po tym Andrzej Waldek, proszę. Dobrze, odpowiem bardzo krótko na to pytanie. Przecież ja nie zarzucałem Herbertowi, że pisał złych wierszy i tak dalej. Chodziło mi o spór, o podejście do autora i jak oceniamy. Jak oceniamy z perspektywy jego zaangażowania i życia. Teraz już się tego nie robi, ale tego mi nie dano powiedzieć. To jest jedna sprawa. Poza tym przytaczałem artykuły z Gazety Wyborczej, które były się głośnym echem i w telewizji też to było. Wszyscy, którzy się interesowali literaturą, doskonale pamiętają te ataki na Herberta. I doskonale pamiętam, jakie były argumentacje w tym momencie. Dlaczego Herbert nie powinno się czytać, powinien zostać zapomniany, podobnie powinien zostać zapomniany Gąsiorowski, Jerzyna, Waszkiewicz i paru innych. Wprost padały nazwiska. Dlaczego padały te nazwiska? Gąsiorowski, który był tak zahukany, go poznałem w roku 90 i zaprzyjaźniliśmy się, on powiedział tak, dlaczego ja mam zabierać głos? Ja już głos miałem, nikt mnie nie słuchał. Dajmy głos tym innym, zobaczmy, co oni powiedzą. I co oni powiedzieli w ramach tego sporu? Nic nie powiedzieli. Chcieli sprowadzać poetów emigracyjnych i była fala, tak zwanej martwej fali, kiedy nic się nie działo.
była analogiczna fala jak po krytyce przed rokiem 50, rokiem 51, a rokiem 56, bo czytałem wspomnienia iwaszkiewiczowskie na ten temat, kiedy poeci bali się wypowiadać, tak ta właśnie grupa Gąsiorowskich, Waszkiewiczów i innych, i zajęli się inną dziedziną uprawiania. I Waszkiewicz pisał, że kiedy nie mógł pisać po roku 51, czego chciał, jako ten poeta apoliński, estetyzujący, zajął się tłumaczeniami do sceny, i to jest okres największych tłumaczeń naszych powojennych. To właśnie napisał list do Bieruna. Ale zwróćcie uwagę, że kłamstwo. Pewien spory ma... Wiesz pod ten list do Bieruna. To jest kłamstwo. Momencie, ale zwróćmy uwagę, że te spory są i istniały. I teraz po roku 2000 wreszcie możemy powiedzieć, liczy się treść komunikatu i nie oceniamy już, czy podmiot liryczny jest tożsamy z autorem. To jest klucz i to jest prawdziwe osiągnięcie w podejściu do odczytania poezji. I doszliśmy do tego dopiero... Zbyszku, krócej, słuchaj, cały spór... Dobrze, dziękuję, że powiedziałem. ...o której mówisz, dotyczący Herberta, tak naprawdę był na tle politycznym. Ja. Tyle. Ja tam się nie doszukałem sporo wartości poezji. Ani słowa o tym, że to był spór na tle polityczny. Tylko mówiłeś coś innego. No bo brak wiarygodności politycznej właśnie, o to chodziło. Ja bardzo przepraszam, ale Zbyszek bardzo chciał zabłysnąć, no zabłysnął w jakimś sensie, ale powiedzmy tak, proszę Państwa, to antyglozy, już powiedział, to w jakimś sensie była rzecz oczywista. No, każdy się tutaj chyba zgadza w jakimś sensie, dlatego że, proszę Państwa, są jakieś media głównego mainstreamu, że tak powiem, tak zwanego, nie? I te media kreują rzeczywistość w pewnym sensie. Bez tych mediów, że ten poeta, no kiedyś nie było mediów, nie było takiej technologii i tak dalej. Dzisiaj te media potrafią wywrócić państwa do góry nogami, zmienić prezydentów, premierów i tak dalej. Także my się musimy, i tego sporu tam rzeczywiście nie ma. Przepraszam, książki, o których tutaj mówił Zbyszek Milewski, są praktycznie nikomu nieznanymi książkami, gdzie jakieś tam grupki się wspierają, że tak powiem, za własne pieniążki sobie to wydali. Proszę Państwa, no to jest niepoważne po prostu. To nie można tego... Nie, można to robić, tylko nie należy dawać temu dużego kwantyfikatora. I tutaj Marek troszkę od strony sentymentalnej do tego podszedł w jakimś sensie. A prawda jest, że jesteśmy wszyscy... No nie mogę tu użyć tego słowa, ale wiemy, gdzie jesteśmy w jakimś stopniu. Czarny, tak. Można to i tak ująć. Dlatego ty nie możesz się wypowiadać też autorytatywnie, jakoś tak kategorycznie, że ty mówisz w imieniu wszystkich piszących, bo ci piszący są bardzo różni w jakimś stopniu, Zbysiu. Oni są, wiesz, jest kilku takich bardzo ostrych. Ja uważam na przykład, że bardzo szkodliwe był kiedyś w Poznaniu, zasłyszany tutaj Paweł świadkiem, bo to chyba nawet organizował, wykład pana profesora Pawła Śliwińskiego z Uniwersytetu, w którym on przez półtorej godziny ten wykład, czy może godzinę, no dobra, o 10 chyba, albo 15 młodych poetach co chwilę mówił wybitny. To byli poeci raczej nam nieznani akurat. Ja podszedłem do niego, ale on nie miał za bardzo czasu dyskutować potem. Mówię, panie profesorze, pan wybaczy, ale ja o tych wybitnych nie słyszałem, koledzy również. Także może ta wybitność zostanie, powiedzmy, zweryfikowana po latach. No. Ja jako taki początkujący, piszący publicystykę i porywający się z motyką na słońce, też tam użyłem 2-3 razy takiego słowa, ktoś to wyśmiał i powiedziałem, chyba Stefan Jankowski, masz słuszność, rzeczywiście. I teraz się naprawdę wystrzegam, a pan profesor, polonista, no po prostu wielki fachowiec, no tak będę ci, przepraszam bardzo. I przepraszam, ale robi krzywdę de facto. Wczoraj na komisji mieliśmy kilku kandydatów. Tutaj koledzy na tej sali publikowali ich, no uwzniaślali w tym momencie tym samym. I jak to my braliśmy do ręki, to zastanawialiśmy się, o czym to jest, że to jest totalna gaszomania. To są bzdury, bzdety i naprawdę. Wstyd przyjąć tych ludzi do Związku Literatów Polskich, jeśli to ma mieć jakąś rangę, jakiś poziom trzymać i tak dalej. No ale niestety właśnie publikacje były tu, tam, siam, owam i tak dalej. No proszę Państwa, to, że sami sobie podkładamy nogę w pewnym sensie,
sami psujemy te bagienko w jakimś stopniu, albo ten piękny ocean, można mieć różne wizje. Ale tak jak powiedziałem, Andrzej powiedział rzecz oczywistą, Marek trochę sentymentalnie, a ty, Zbyszku, mówisz o rzeczach, wiesz, takich na zasadzie, że no istnieją te gildie, jakieś takie, wiesz, towarzystwa wzajemne. No wkładasz mi słowa, których nie powiedziałem. No ale inne na samym początku, na samym początku wymieniać książki, przepraszam, na samym początku powiedziałem, że moja wypowiedź jest skonstruowana na podstawie ankiet wysłanych z cytowanymi wypowiedziami. Czyli nie są też do końca moje poglądy w sposób taki wprost powiedziane, tylko na podstawie ankiet z prawami do cytowania i tak dalej. Czyli nie możesz mi w tym momencie wkładać, że ja wypowiadam się w sposób ostateczny. Ale jak ty wybrałeś tych badanych do ankietowania? Był tutaj swój Powiem tak, wypowiedział się zarówno ksiądz Jerzy Hajduga na ten temat, wypowiedział się od Lorkowski. Ksiądz Jerzy Hajduga jest, powiedzmy sobie szczerze, słabym poetą. To dlaczego ty go bierzesz do wypowiedzi? Słuchajcie, Naród może tych domów wtedy. Nie oceniam. Ankieta była skierowana do osób, które są cenione w określonych środowiskach. Do swoich znajomych. Chwileczkę, nie, przy okazji są też moimi znajomymi. Są tak zwane środowiska. Powiedziałem, że piszemy w tej chwili poezję. Marek powiedział, przeczytał piękny wiersz Szymborski. Ja zacząłem od Norwidowskiego, późnego wnuka. Mianowicie ta poezja do roku 90 była pisana, to podkreślał Iwaszkiewicz i podkreślał również Przyboś, była pisana dla potomnych. Miała być, ale miała przesłanie. Natomiast to uległo zmianie około roku 2000, gdzie nagle z czytelnika potomnego, który miał, czy nawet muzon, jak to pięknie powiedział Marek, chciałem tutaj nawiązać do jego wypowiedzi, został zastąpiony w tak zwanego czytelnika aktualnego, jurora na konkursie poetyckim, kolegę ze znanego środowiska, kolegę, na przykład jak mamy w tej chwili aktywnych poetów lewicowych, notabene Marek na pewno o tym nie słyszał, ale jest w tej chwili grupa wojujących poetów lewicowych, a książką roku najlepszą poetycką była książka jednego z nich, Tomasza Bąka, o tytule Kapitał. A same te wiersze to są wręcz manifesty prawie że leninowsko-marksistowskie, bo jak tą książkę mam i czytałem i z Tomkiem rozmawiałem na ten temat. I oto się okazuje... To jest spór, momencik. To nie jest na temat. No. Jak to nie jest sporem? To jest właśnie... To jest kwestia tak zwanego, czy tak, on się nie zwraca do późnego wnuka, on się zwraca do środowiska lewicowego poznańskiego, w którym tworzy i którego jest jakby bardem. Jest zmiana tego podejścia i to jest właśnie ten spór do podejścia. Lewicowy to jest określenie polityczne, a nie... No, ale to przy aksjologii i wartościach przekazania. Także to nie jest tak, że ja tylko... Słuchajcie, dobrze, to... Andrzej Bołotewicz, później jeszcze Andrzej Tchórzewski, ale ja też chciałam coś powiedzieć. A to ja już ostatnie i to nie... Coś Państwu zacytuję. Dzisiaj już wiemy, że naczelną kategorią poezji jest los. Nie chodzi o to, żeby opisywać swój los, ale żeby go przeżyć. Żeby mówić językiem losu. Mówić losem. W sposób tak naturalny, jak we wczesnym dzieciństwie zaczyna się mówić językiem matki i ojca. Do losów poezji należy każdy zgrzyt i każdy powiew ku harmonii. Uczestnictwo i odstępstwo, fascynacja i odtrącenie, każdy rozbłysk i żarzenie się i strefa ciemności. Rytm, którym żyjemy, jego przyspieszenie i nagły spazm, i zwolnienie, i zamieranie. Także połać milczenia, którą czasami próbujemy zakrzyczeć. Ale krzyk więźnie w gardle. Gwałt zadany sobie, swemu losowi kaleczy język. Obezwładnia poezję. Jeśli los jest wolnością i prawdą, poezja jest ją także. Los bywa tylko mój i bywa nasz. I nie zawsze warto tropić granice między jednym a drugim. Nasz oznacza różne wspólnoty, czasem bardzo niewielkie, a czasem ogromne. Zdarza się, że oznacza historię z całym jej patosem i nędzą.
Koniec cytatu. To jest, proszę Państwa, to jest Woroszylski w trzeciej części, w tym przeżywaniu losu, przynajmniej w tym fragmencie, ja to tak odbieram. Nie ma konieczności przeciwstawienia właśnie, że to może być ta historia, to co z naturalnych powodów młodym nie pasuje i jest, używając, akceptując ich język, niewiarygodne. To tyle, dziękuję. Dobra, rady. Z tego niewiele wynika. Wiersz należy nosić przy sobie, najlepiej w sercu. To poważna sprawa. Poważne ryzyko. Ja mogę wrócę na inny aspekt. Pyszku, powiedziałeś, że to młode pokolenie nie chce nawiązać dialogu ze starszym. Nie krzycz jeszcze, bo nie wiesz, jak nie chce. Nie chce nawiązać ten i ba, co jest najgorsze, oni nie interesuje ich krytyka. A zatem pytam się, czy interesuje ich czytelnik. I to jest tragedia, bo krytyka, ja nie mówię o kolesiowskiej krytyce, ani o tak zwanej krytyce towarzyszącej. Uważam, że krytyk nie powinien wchodzić w niuanse z autorem, powinien próbować zinterpretować dzieło, wiersz, tom wierszy, po to, żeby być drogowskazem dla i pomocą służyć czytelnikowi, odczytywać wiersze poety. Pisanie bez krytyki, bez czytelnika jest żadną poezją. Dlatego, że do kogo ta poezja ma docierać. Jest w tym młodym pokoleniu dużo słabych poetów, którzy dzięki solidarności pokoleniowej próbują wyrastać na wieszcz. I każdy z nich jest wieszczem. To, co się mówiło kiedyś, że dobrych poetów, tak jak Brochowiak, jest wielu. A to tylko dodam tylko do ciebie. Co więcej, nie dość, że oni nie uczestniczą w żadnych warsztatach, to nawet tej poezji, mówię o piszących, nie znają, lekceważą ją, wyrzucają a priori do kosza. I oni jej nie znają, ale oni zabiegają o publikację, czyli o czytelnika. Ale tak ich widocznie wychowaliśmy, bo to myśmy ich wychowali, że oni są po prostu bogami. Słuchajcie, i jako bogowie sami mogą pisać to, co. Ja jeszcze mi skończę. Ja ci nie przeszkadzałam. Jeszcze chcę tylko nawiązać do tego, co powiedział. W twojej nurcie. Otóż, kiedy byliśmy młodymi poetami, to było strasznie dobrze. Dobrze. To myśmy uważali, że oczywiście piszemy lepsze wiersze niż w drugim Staw, Gałczyński, prawda, i tak dalej. Mieliśmy taką pewność, że piszemy lepsze wiersze. Tylko różnica między nami a tym teraz pokoleniem polega na tym, że myśmy tych nieuznawanych przez siebie poetów, bo myśmy byli lepsi, myśmy ich czytali. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że ci młodzi poeci, młodzi, 30, 40 mniej więcej, nie czytają swoich poprzedników. Bo to, co mają, ale oni nawet nie wiedzą, że oni mieli tych poprzedników. Dopiero od nich się zaczynają. Absolutnie. Co mają zaświecać na jakieś... Jeszcze ja dokończę. Dobrze, ten pierwszy. Bo... chciałam przytoczyć swoją historię z lat młodości. Z Olsztyna.
myśmy w Olsztynie założyli taką grupę czteroosobową, poetycką, bo się buntowaliśmy przeciwko starym. I też uważaliśmy, że wszyscy piszą źle, niedobrze i tak dalej. Na WSP, w Wyższej Szkole Pedagogicznej, odbywało się spotkanie takiej mazurskiej poetki, Ziętary Malewskiej. I co myśmy zrobili? Umówiliśmy się, że pójdziemy na to spotkanie i będziemy buczeć, gwizdać i tak dalej, żeby rozwalić to spotkanie. I zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to i był wtedy profesor Maciejewski, Janusz Maciejewski, z którym ja się przyjaźniłam. I ja zapraszałam Maciejewskiego do Olsztyna na spotkania. I Maciejewski zaprosił mnie do kawiarni i przeprowadził ze mną rozmowę. A w tej grupie był Kazik Brakoniecki, Jurek Ignaciuk świętej pamięci, Stefan Brzozowski, ja byłam. I on mi powiedział: Aldona, czy wam nie wstyd, jak wy się zachowujecie? Jaki wasz dorobek jest? Jaki szacunek dla publiczności i dla autora? Ziętara Malewska jest zasłużoną poetką na tym terenie. To ona pisała po polsku, chociaż była mazurką, nauczała i tak dalej. I myśmy później się spotkali w czwórkę. I pojechaliśmy do związku z kwiatami i przeprosiliśmy ją. To dla mnie była, słuchajcie, duża lekcja pokory. Zanim wypowiesz swoje zdanie, bo trzeba walczyć o swoje, ja to rozumiem, wspierać się, ale trzeba właśnie słuchać i czerpać. Ja później po latach wróciłam do wierszy Ziętary Malewskiej. Ona napisała taki ręce w Ravensbrück i ten. Ja byłam, słuchajcie, już jako dojrzała osoba, bo tu w Warszawie wróciłam. I było mi, jest mi do dnia dzisiejszego wstyd. Bo to była staruszka, która już się prawie nie ruszała. Myśmy, o, świat zawojujemy. Z kim? Ona więcej zrobiła dla języka polskiego, dla literatury, dla tradycji niż my. Bo myśmy nie musieli tak bardzo walczyć o nic. Bo nam zależało, żeby starych wykosić, na ich miejsce wejść. To jest słuszne. I dlatego powiem wam, w ubiegłym roku drugi raz przeprowadzaliśmy akcję patronów ulic warszawskich. Jak młodzi mogą też z tego czerpać, jak wszystko idzie w niepamięć, jak mało ludzi interesuje poezja. Bo myśmy robili sondaże na ulicach, spotkania, jak się pytało, na przykład załatwiałam spotkanie w Domu Kultury na ulicy Deotymy, to mi ówczesny instruktor powiedział: a kto to ten Deotym był? No. Kto to był? Fajny Dom Kultury, mieszkam tam obok. To nowy gaz z tablicy Mendelejewa. Są sondaże na ulicy Broniewskiego. A Deotym to nie jest gaz?
Także potem można sobie obejrzeć. I to jest, myślę, spór. I żadna literatura bez krytyków nie może zaistnieć. Ale to jest pytanie do Andrzeja. Andrzej miał o tym mówić, powiedział, że nie ma krytyków. Dobra. Bo nie ma. Bo nie czyta, bo nie czyta się kurzy. Jedno krótkie. Nie, o ankietę. Ja jako fachowiec chciałem się zapytać. Nie ma krytyków. Bo tą zapytać o tą ankietę. Miał być spór o poezję, a zaczyna się awanturę. Nie, nie. Jak proszę Państwa, odpowiem teraz, przeczytam fragment w tej chwili, nie tylko na ankietę. Czy Paweł Kłosioł jest doktorem u Ciebie w Panie, czy jest tylko wykładowcą na polonistyce? Chciałem fragmentem z Pawła Kozioła. Zacznę, bo przeczytał Paweł Kozioł, który jest, już jest osobą, miał kiedyś tutaj wykład w roku 2001 i też udzielił mi wypowiedzi w ramach tejże. Samo słowo tradycja, jeśli ma służyć do czegoś więcej niż tylko do rytmicznego, mantrowego powtarzania, domaga się umieć precyzyjnie. Z tego względu na wstępie już wypadałoby odrzucić pojęcie nowoczesnej poezji metafizycznej, jakiego niekiedy używa się na zbiorcze określenie powstających tu i teraz wierszy religijnych. To nie ma nic wspólnego z poezją metafizyczną. Owszem, za jego pomocą można mówić o lekcjach, jakich Barańczak tłumacz udzielił Barańczakowi poecie, albo wyrażające się kosmiczną odległość od Boga niektórych wierszach Kellera, długie tunele, którymi przestaje iść do ciebie, pewność zagubionego ja już i tak zostawiasz. Podsumowując, po pierwsze, dzisiejszy klasycyzm i nawoływanie do postaw klasycyzmu wolę rozpatrywać jako zestaw tekstowych odruchów, celnie, acz nieco tendencyjnie wyliczonych na przykładzie poetów z Parnasu bis, niż przez pryzmat autorskich deklaracji. Postępuję tak, ponieważ są często spiętrzeniem kulturowych ornamentów, za którymi z reguły wyczuwam tylko i wyłącznie pustkę. Co do współczesnych, odwołujących się do klasycyzmu, to są to autorzy niewiarygodni, ponieważ są poszukujący i daleko im do nudnych deklamacji. Ogólny postulat zakorzenienia w przeszłości pozwala na działania dość oryginalne, jak literackie, zwłaszcza zawłaszczenie wspomnień pokoleniowych, niedostępnych, co niekiedy spostrzegam u Dennera, niekiedy u Różyckiego i ich naśladowców. To chodzi po prostu o tym, co mówiłem, że już poeta nie musi na podstawie własnych przeżyć, może zawłaszczać, jest jakby takim aktorem w głosie Różyckiego. Po trzecie, jest skutkiem tych poszukiwań zbyt często odbijaniem się o punkty graniczne, które sami sobie wyznaczają. I właśnie ten ostatni symptom sprawia, że odpychają mnie ci, którzy są uważani za klasycystów, odwołujących się do tradycji, gdyż sami na siebie zakładają kaganiec. Przepraszam, to był jeden z fragmentów, chciałem przeczytać. Który można a propos tego. Chciałem zadać proste pytanie. Ale wstań i długo. Dobrze. Chciałem zadać proste pytanie. Mianowicie o ankiecie. Ja jestem między innymi z wykształcenia socjologiem organizacji i pisałem o metodach matematycznych czy analitycznych w naukach społecznych. Jak ta ankieta była zorganizowana, to znaczy jak ona funkcjonowała i pytanie otwarte, bo ja wiem, że to były pytania otwarte. Tutaj to, co przeczytałeś, to jeden wielki bełkot w ogóle z pomieszaniem pojęć i tak dalej. No, jak teraz możesz to zanalizować? W dwóch słowach. Nie możesz tego zanalizować bez użycia czegoś takiego, które się dzisiaj nie używa jeszcze w polskiej krytyce czy analizie, czyli content analysis, która się używa w analizie wypowiedzi mężów stanu. To jest amerykańska metoda, bardzo dobra i na przykład w oparciu o tę metodę na 6 tygodni przed zdjęciem Chruszczowa z funkcji sekretarza generalnego, Amerykanie wiedzieli na podstawie analizy jego przemówień, że on będzie zmuszony do odejścia.
Więc jak zastosujesz content analysis, nie wiedząc? Przecież ty tego nie zrobisz. No. To jest bardzo trudne określenie. Przeanalizować. Ankietę, a to jest ankietomania. Ludzie, którzy nie znają się na ankietach. No. Chwileczkę. Pomysł na tego rodzaju ankietę jest skupiony od Krzysztofa Gąsiarowskiego. Mianowicie w roku 2000, kiedy przecież obchodziliśmy jubileusz, była tutaj sesja poświęcona tak zwanej poezji współczesnej po roku 90. I Krzysztof Gąsiarowski zapytał swoich różnych kolegów i innych cenionych na temat, jak widzą poezję współczesną, tą, którą czytają, pisaną po roku 1990, jak się do niej odnosi. Poezja, jak i wypowiedzi osób zamieszczonych w tejże ankiecie, znalazłem w poezji dzisiaj z roku 2000, poświęconego warszawskiej jesieni poezji. Wtedy warszawska jesień poezji została bardzo tak szczegółowo opisana w poezji dzisiaj i poproszono o jej charakterystykę Krzysztofa Gąsiarowskiego. Ja bym zadał równie zbliżone pytanie jak ja. Czyli ty jako twórca, co czytasz, jak piszesz, jak przemiany po roku 90 wpłynęły na ciebie? Były tam bardzo ciekawe wypowiedzi, również z wierszami, i pozwoliło to Krzysztofowi Gąsiarowskiemu w oparciu o tę przeprowadzone ankietę napisać swój własny wywód poezji polskiej pisanej po roku 90. Bardzo ciekawy numer, polecam, poezja dzisiaj z roku 2000, charakteryzująca warszawską jesień poezji. I zastosowałem dokładnie tą samą metodę do osób piszących. Przyjmując, że zgodnie z nowymi teoriami, że wiersz jest tak, jak jest rodzajem komunikatu, który występuje nadawca, odbiorca i adresat. Pytanie bardzo proste. Jeżeli jesteś nadawcą, to czy korzystasz z tradycji, czy nie korzystasz? I tak, to podaj mi przykład. Jeżeli masz jakąś treść swoich wierszy, przyślij mi wiersz, który jesteś w sporze z tradycją bądź z wartościami, takie wiersze mi przesłano. I trzecie moje pytanie jest, jakiego zakładasz słuchacza, uwzględniając pytania rodzidowskie, piszę dla późnego wnuka, czy jak dla mus było Wisławy Szymborskiej. I były naprawdę, następnie, żeby nie skupić się na jednym środowisku, co był zarzut, jestem osobą dosyć taką, nie wiem czy lubianą, czy nie lubianą, bo jestem wrzucany i przyjmowany do znajomych, wybrałem w miarę reprezentacyjne i różnorodne środowiska. Więc ankietę skierowałem zarówno do pisarzy, kolegów z SPP, jak i z Unii Literackiej. Część odpisała, część nie. Do części osób naszego Związku Literatów Polskich. Do środowiska respektującego wartości chrześcijańskie, się trwale odwołujących. Czyli tutaj między innymi była wypowiedź księdza Hajdugi i innych z tego właśnie kręgu. Do poetów nagradzanych. Stąd na przykład poprosiłem o wypowiedź Tomka Bąka. Ponieważ on od początku jest jakby takim lewicowo walczącym poetą, zresztą krytykowanym za swoje manifestacyjne poracje, występowanie w różnych ugrupowaniach lewicowych i tak dalej. Notabene przy okazji, wykorzystując fakt, gratulując mu tegorocznej nagrody poetyckiej Dyni za tomik Kapitał, który w mojej ocenie, jak czytałem, to Marty by się nie poswiedził, za przeproszeniem, gdyby zwersował niektóre tutaj wersy w tym tomiku, no ale mowa naukowa też, jak się okazuje, może być wykorzystaniem i nawiązaniem do tradycji. I na podstawie tego miałam pewien osąd. I najpierw zobaczyłem, czy spór istnieje, czy też nie istnieje. Że chciałem wykorzystać tutaj również, odwołałem się do jeszcze do jednej wypowiedzi Jarosława Iwaszkiewicza. Tak jak cytat, że mówię, że każda działalność współpracy z patologiem, ale w ogóle czegoś zupełnie innego, że do czytelnika, mianowicie Iwaszkiewicz, jak i poeci publikujący, debiutujący pod rokiem 90, uważali, czy poeci żyjący, czy nie żyjący, za równorzędnych partnerów do ich twórczości, co byli moimi czytelnikami, bo są, później wnuk może się narodzić, ale mógł już umrzeć, prawda, w zależności od okresu, kiedy poeta tworzył. Tak twierdził Iwaszkiewicz. Więc mieli zakładali takiego, a okazuje się, że to nowe pokolenia, które się zmieniły i występowały po roku 90, nie są w ogóle tym zainteresowane. A i jeszcze była ankieta skierowana do poetów namaszczonych przez instytucję państwową, mam bardzo ciekawą tutaj wypowiedź,
zwłaszcza z kręgu tak zwanych poetów cyfryzacji, o których mówię, którzy wyraźnie powiedzieli tutaj wprost, że poeta tak naprawdę współczesnie to jest petentem do urzędu po dotacji i czytelnika. Cytuję. Jest to bardzo ciekawy wypowiedź, bardzo znanego poety z tego pewnego kręgu i że tak naprawdę to jest jeszcze inny rodzaj czytelnika i tworzenia poezji. To jest a propos właśnie tych ankiet i do jakiej środowisk słuchaj. A ja jeszcze też ci powiem, Kryszek, że ci młodzi poeci to próbują robić sobie nazwiska na ataku bardzo wybitnych poetów, żyjących jeszcze. Pamiętam... Ale tak było zawsze. No. I tutaj było, owszem, było... Albo Frajku, jak Słojewski na Dobrowską na pan. A jeśli chodzi o programy internetowe, sama byłam... znalazłam program do pisania wierszy, gdzie się wrzucę. Możesz sobie wrzucić 4 wyrazy, wydać polecenie, żeby ci napisał sonet albo limeryk i masz gotowy wiersz. Tylko, że to masz. I takie się pojawiają wiersze w internecie, pisane normalnie. Sobie kupują na zachodzie programy do pisania wierszy i później puszczają jako oryginalny wiersz. Bo jak jest lepszy wiersz, to wiadomo, że ta aplikacja napisała. No tak. Tak, ale jeszcze mamy taki problem tak zwanego autora zbiorowego. Mianowicie, kiedy cały portal widzi fajny pomysł na wiersz i ten jeden wers zmienia, drugi wers zmienia, trzeci, to jest pytanie o wiarygodność autora i wiarygodność tekstu. A to już dawaliście tak robili. I po czym powstają naprawdę bardzo dobre wiersze, o których oni nie słyszeli nigdy. A nawet są tomiki autorów, którzy później z tych wierszy nagrodzonych, ale mają cośkolwiek napisać, to uczciwie mówią, nie mamy. Ja znam 3 nazwiska głośnych osób, które po wielkim sukcesie na konkursach poetyckich, kiedy zapytali się, kiedy mają następną książkę, powiedzieli, że inni i ty też między innymi odmówiłeś nam pracy warsztatowej nad naszymi tekstami, więc nie mają żadnego wiersza, by napisali od tego czasu. Ja mówię, przepraszam, ale to jest autorem tego wiersza, to ja jestem, jak dostaję nie wiadomo co, jeden, drugi, trzeci, gdy się okazał tomik, gdyśmy zaczęli szukać swoje pomysły, zmówiliśmy się, powiemy, tej pani jest taką wybitną poetką, dostała nagrodę za książkę i tak dalej, więcej nie pomożemy. Koniec z darmowymi konsultacjami, przerwkami wierszy i pani nie wydała ani jednej książki, pani napisała tego wiersza, usiłowała, została publicznie wyśmiana, że no, że czasy minęły, to się delikatnie wycofało. No. Też są takie przypadki. No, Kosiu. Chciałam tutaj powiedzieć jeszcze o tym środowisku ludzkim, bo padła tutaj tak na początku informacja, że jeden z łódzkich poetów. W Łodzi jest katedra literatury. Profesor Cieślak prowadzi warsztaty, bardzo takie cenione warsztaty, ale też napisał sporo książek, między innymi z panią profesor Pietrych wydali książkę, spora książka, o nowoczesnej poezji, a seminaria u profesora Cieślaka wyglądają tak, że studenci zapraszają poetów, między innymi Tadeusz Zawadowski był na takim seminarium i studenci prowadzą to spotkanie pod okiem profesora, zadają pytania, poeta czyta, odpowiada, no po prostu jest to żywe, także nie ma tamtego, nie ma takich kontrowersji, tak? A to są właśnie wychowankowie naszej katedry literatury, którzy zdobywają nagrody. Wiem, książkę pana profesora Cieślaka też czytałem. Tak? To. Tak. No więc jednak próby są podejmowane. I w Domu Literatury gościli również członkowie Związku Literatów Polskich, między innymi i z Bydgoszczy, i z Łodzi, z kilku jeszcze środowisk. Miałam niektóre możliwość prowadzić, ale też prowadzą je członkowie SPP. Także no, próbujemy. Nie ma aż takich dużych antagonizmów.
Paweł Kuszczyński. No, chcę podziękować, jak wyszedł Andrzej Walter, że wspomniał o profesorze Piotrze Śliwińskim. Pan profesor Śliwiński na listopadzie poetyckim był zaproszony, mówił o współczesnej poezji, a przede wszystkim skupił się na swoich studentach i swojej grupie, prawda, dbając o to, żeby zapewnić frekwencję. Ja zresztą mu zwróciłem uwagę i dziękowałem także Andrzejowi, że podszedł do niego i próbował wyprostować, że są jeszcze inni poeci z grupy, nie tylko z grupy zbliżonej czy bliskiej, przynajmniej studiującej u pana profesora. Ale chcę jeszcze powiedzieć, nawiązanie do tego, co mówiła właśnie nasza koleżanka, że chcę porównać postawy ludzi. Tu nie o to chodzi. To jest wieczna dyskusja, pokolenie młodych, starych, to jest odwieczna dyskusja. Ktoś opowiadał fragment z czasów starożytnych, a inni pomyśleli, że to o współczesnych. Czyli problem jest stały, ciągły. Pokażę taki przykład. Jest listopad poetycki, prawda, jeszcze wtedy poznańska jesień poetycka i poeci młodzi, prawda, podchodzą do starszych zaproszonych. Był Mieszysław Jastrun, był Przyboś, prawda, Anatol Stern i podchodziliśmy z książkami, które kupiliśmy w księgarniach i to była zasadnicza różnica. A zaraz powiem inny przykład. I prosząc o dedykację. Niedawno temu, dwa lata temu, byłem przewodniczącym jury konkursu, ważnego konkursu, dużego, licznego konkursu w Darłowie. I była odwrotna sytuacja zupełnie. Wystawiona mała wystawka tych książek, tomów poetyckich członków jury. Żaden dosłownie wyróżniony młody poeta nie podszedł do nas, nie kupił, prawda, tu nawet nie prosił o dedykację, nie zainteresował, bo myślał, że od niego zaczyna się twórczość, zaczyna się poezja. Jeszcze na koniec powiem, tutaj nawiązaniu do wypowiedzi prelegentów, prawda, że dzisiaj jest funkcjonowanie redakcji, to jest funkcjonowanie pism familijnych. To są pisma familijne. Większość drukowanych autorów to są znani redaktorom, prawda, wzajemnie i także i tu, prawda, Aldona miała rację, że krytyki właściwie nie ma. No, napiszę o tobie recenzję, no i przekażę z dedykacją tobie, licząc na to po cichu, że ty z kolei napiszesz o mnie. Nie ma. No nie ma takiego Marksa, jak kiedyś był, prawda? Jak się czytało takich panów, to można było wiedzieć. Nie ma, prawda, Artura Schopenhauera, jak on namaścił pisarza, namaścił, wyprzedził, nie za orkiestrą biegł, tylko on miał odwagę powiedzieć, powiedzmy, Schulz jest znakomitym pisarzem, prawda, czy innych, których on po raz pierwszy pokazał. Nie ma takich, no, ale jest inny czas. Z drugiej strony rzecz, ja uważam, są rzeczy obiektywne, ponadczasowe, wartości w poezji. Trzeba znaleźć rzeczywiście dobro, piękno dla mnie jest wartością stałą i niezmienną. Dziękuję bardzo. Obyśmy się nie poddali tak zwanej dehumanizacji sztuki. Jasne. Nic, jak zwykle nic mądrego nie powiem, ale Paweł, który jest młodym człowiekiem, nie pamięta tego dokładnie. Otóż on wspomniał o festiwalu, na którym
w nobliwym klubie książki i prasy Andrzej Bursa przeczytał wiersz o wśród takiej poznańskiej, solidnej publiczności. Wiersz o pierwotniaku, pantofelku pierwotniaku. Milczym jest, no to co, milczym jest pierwotniak pantofelek od ciebie, ty skurwysynu, prawda? Sala się zagotowała, wtedy nie używało nie się tekst. Takich słów, nie używało się takich słów poezji, niech pan broni, prawda? Niedługo po tym festiwalu Andrzej Bursa zmarł. Ale przypominam sobie taki spór, bo to jest spór o poezji. Jest otwarcie festiwalu młodej polskiej poezji, ale przyjechała cała czołówka poetów polskich. I na scenie było motto wzięte z Leopolda Staffa. I wyszedł polski poeta Mieczysław Julian Przypoś i powiedział, jak w ogóle organizatorzy wpadli na pomysł, żeby takie zmurszałe słowa takiego starego poety przekazywać jako posłanie do młodych poetów. Przecież to nie wypada, to jest skandal. Po nim wyszedł na estradę Mieczysław Jastrzyn, jak wiadomo, poeta pochodzenia żydowskiego. I w potworny sposób zaatakował Przybosia w obronie polskiej poezji, w obronie polskiego języka. Prawda? Takie były spory po poezji. Rena, ty jesteś świadkiem, powinnaś wtedy być, bo to byście organizowali imprezę u siebie w Kielcach, kiedy była wystawiana sztuka Krokwiata, lęki piękny poranny. Czy pamiętasz, wtedy przyjechała z Lublina tak zwana grupa Samsara. Tak, Zbyszek Frączek. Frączek, Kwiat, Czugo i Nigo. I wyobraźcie sobie, że weszli na scenę, wleli wódkę. Człowiek, który nie wiem. Tak. Aktorowi zgardło i zapytali się, czy on wie, co to jest ten rynsztok i lęk poranny. A później miała się odbyć dyskusja na WSP w tym teatrze i telewizja się zjechała. I czym to się skończyło? Policją się skończyło i zamknięciem imprezy. Nie pierwszy raz. Bo oni w ogóle przyjechali butni i sobie poustawiali w korytarzu, w holu, krzesła naprzeciwko siebie i jak się dyskusja miała rozpocząć ze studentami, tu radio było, telewizja, a oni się tak przechadzali. Mieli takie brycesy do kolan i wystukiwali rytm, nie dali prowadzić dyskusji, bo uważali, że to wszystko jest do niczego. To już teraz ludzie nie mają takiej wyobraźni, fantazji. No inaczej Zbyszek chciał, no spadnie przecież. Tak, no. Tak. A ja mam w przeciwnej sytuacji, bo z jednej strony byłam, że... A ja już byłem młodymi dziewczynami wtedy. Jak ja pojechałam, a byłam z prowincji i zobaczyłam prawdziwych poetów, butnych, obejrzałam sztukę Grochowiaka, którą uważam za znakomitą sztukę, wybitną sztukę, która lękowała. I zobaczyłam Kwiata Czugowa, z którym później się przyjaźniłam. Ja z Zbyszkiem byliśmy w nowym razie w jednym pokoju, przecież no. Wspólny pokój. No i wszędzie chciałam wspominać o tym, zawsze się również, chociaż podobną sytuację powtórzę, na tej imprezie, którą zrobiliśmy już z Waszego Starego Domu Kultury w Piaskach. No. Tak, a na przykład ja pamiętam też, ja wiem, to było w 2000 roku, jak Zbyszek Frączek przeprowadzał
fikcyjne wywiady z nieżyjącym. Z Michelem Grasem. Tak, i wysyłał na konkursy. Wtedy ten konkurs rozstrzygał Samsonowicz i ten Gołębiowski. I była, nikt się nie zorientował, z Hablem przeprowadził, wymyślony. W ogóle to się ukazało w książce. Takiego wywiadu nie było. I na tym polega pewne, może pewna kreacja. Kreacja, no. Czy mogę Adam ostatnie słowo? Tak. Dobrze. Powiem tak, tezą mojego wystąpienia było, że sporu o tradycji i wartości nie ma. Niestety nie wyszło. Bo nasza dyskusja wskazała, że jednak jakaś jest. Jaki spór? I Państwa obecnych tutaj zaprosić na godzinę 17 do domu księgarza. Jak co roku, bo to już jest tradycja, w tym roku odbywa się kolejny spektakl poetycko-muzyczny Molekuły Wrażliwości. Aktorzy, muzyka, śpiew, publiczność. Będą to utwory Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, w szeregach których mamy i członków Związku Literatów Polskich, i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem, ale są także wśród nas członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, więc to nasze stowarzyszenie o charakterze tak naprawdę bardzo ekumenicznym, co sobie bardzo cenię jako prezes tego stowarzyszenia. Zapraszam bardzo Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na 17. Jeśli ktoś się zdecyduje, proszę przyjść wcześniej, żebyśmy potem nie przeszkadzali, kiedy już zacznie się to wszystko dziać. A ja zapraszam na spotkanie naszych polskich cudzoziemców, Radowana Brękusa i Zamenkowicza Serba, na spotkanie, bo naprawdę będą, jeden jest Słowakiem, drugi Serbem, i będzie naprawdę, obydwaj mówią po polsku. I będzie naprawdę ciekawie. Miał wystąpić jeszcze nasz kolega z Węgier, miał wystąpić Lam, Wietnamczyk, ale miała być Żanna Gierasimowa, ale niestety wszyscy są poszli. Jest tak blisko dzisiaj.